W dzisiejszym odcinku przed wami skoki narciarskie. Tym razem będziemy skakać nowymi samochodami z Rocket League i co ciekawe, w tych skokach narciarskich będziemy rywalizować na trzech różnych skoczniach. Każda z tych skoczni będzie inna, a pule na tarczy również będą się od siebie różnić. U każdej skoczni będziemy mogli uzyskać lód, którym będziemy mogli finalnie grać. A na samym końcu zawalczymy na specjalnie przygotowanej arenie. A więc widzowie, przechodzimy do rundy numer 1 i jak możecie zobaczyć, mamy tutaj rundę numer 1, która jest bardzo zwykłą skocznią oraz mamy dwóch zawodników, którzy będą skakać razem ze mną. Mamy tutaj Ewela oczywiście i mamy Zakrzaka. Witam, witam, dzień dobry. Także widzowie, w dzisiejszym odcinku robimy po 3 skoki na danej skoczni i co ciekawe, mamy aż 3 skocznie. Ta skocznia jest najprostsza, mamy tutaj podstawowe wartości na tarczy, później mamy razy ileś, a później mamy jeszcze kary. Także oglądajcie do samego końca, bo odcinek będzie coraz ciekawszy. No i oczywiście wpisujcie kod w sklepie Ewela i zostawiajcie łapki w górę. Oczywiście, jeśli będziecie chcieli zagrać na tej mapie, wszystko znajdziecie w opisie, jak się na nią dostać. Także, panie Zakrzaku, pan zaczyna jako pierwszy i tutaj, proszę bardzo, auto jest już przyszykowane. Dzisiaj skaczemy z samochodami z Rocket League, także pierwsze 3 skoki są dla Zakrzaka. Dobra, no ja wam powiem, że jeszcze ani razu nie jechałem tym samochodem i wiem, że on robi jakieś dziwne triki, no bo w Rocket League ogółem się robi takie skoki na boki, nie na boki. Zobaczymy, co się stanie. Ja lecę po prostu przed siebie, biorę, klikam i 70 na pierwszy raz, nie jest źle. Jest bardzo dobrze i ja zapomniałem jeszcze powiedzieć o jednym. Nie wolno nam się zatrzymać na skoczni, wtedy skok jest anulowany. Cały czas trzeba wciskać przycisk do przodu, chyba że wyskoczymy na samym końcu. Także pamiętajcie o tym. No i panie Zakrzaku, zapraszamy na skok numer 2, czyli dla Zakrzaka mamy 70 punktów, ale ja tutaj jeszcze nie powiedziałem o jednym. Słuchajcie, tutaj mamy podium i za każdą skocznię mamy nagrody. Jak widzicie, za pierwsze miejsce jest najlepsza broń, mamy do tego małe podki, drugie miejsce mamy taką broń, no i o tutaj oczywiście trzecie miejsce ma najgorzej. Także ja w sumie będę celował jeden albo dwa, mi to pasuje, to trzecie miejsce jest masakryczne. Także panie Zakrzaku, zapraszamy do samochodu, masz 70 punktów, no i zobaczymy, jak nam pójdzie. Ja myślę, że ja w dzisiejszym filmie to szarą pompę zgarnę, ale to się zaraz okaże. Lecimy drugi skok. Ewela, lecisz ze mną? Nie, zostaję. Dobra, to lecę od razu na fulla, na speedzie i... 30, 40, 40, 40. Wydaje mi się, że 40, także razem mamy dla Zakrzaka aż 110 punktów. No i zapraszamy na ostatni skok. Ogólnie tutaj mamy samochód. Widzowie, ja tak jak mówię, ta mapa będzie również dla was, więc będziecie mogli poskakać. Ale za to, że budujemy dla was takie mapy, musicie zostawić teraz łapę. No i zapraszamy pana Zakrzaka do trzeciego samochodu. Ja w ogóle teraz sobie ogarnąłem, że to auto tak skacze podwójnie w powietrzu, więc teraz to wykorzystam, mam nadzieję. Cyk i... O, okej, to sobie wykorzystałem. Za zero. Okej, także przywróćmy samochody i Ewela, teraz twoja kolej. Nie wiem, czy widzieliście, ale Zakrzakowi samochód zmieniał się na czerwone, to znaczy prędkość, moje żółte, czyli wygrana. Ja jeszcze nigdy nie grałam tym... Czekajcie, nie jeździłam tym samochodem? Przejechałam, jak to jest możliwe? Dobra, zero punktów. Dobry start, Ewela, musisz sobie wolniej jechać to na pewno i nie skakać tam, bo ta tarcza jest w sumie bardzo blisko. Ja tak szczerze myślałam, że nie doskoczy... Jezus, ma... Jezus! Ej, co to tak szybko jeździ? Ej, proszę mnie tutaj nie rozjechać na odcinku, halo. Ej, ja mam prawo jazdy już długo, ale kierowcą jestem takim średnim. Dobra, teraz bez spacji i patrzcie się, 60, no i tutaj już lepiej. Ile Zakrzak ma punktów? 110 chyba razem miałem, tak, bo 40, no tak, 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 bo ostatnie za 0 to 110, więc musisz trafić, ile musisz trafić? 60, żeby mnie przegonić. Ja jeszcze przed Eweli ostatnim skokiem wytłumaczę do końca. Słuchajcie, tymi broniami będziemy mogli grać później i każda skocznia ma swoje podium, także zaraz się rozwiąże, kto co będzie mieć. Dobra, jestem, przygotowani i uwaga, o Jezus Maria, ale i tak się uda? Nie, co ja zrobiłam? To nie ta plansza, Ewela. Lekko na bok się poleciało. Także ja sobie tutaj odtwarzam samochody i słuchajcie, Ewela na tą chwilę ma 60 punktów, tak Ewela? No. Ewela ma 60, Zakrzak ma 110, także no albo 3, no zobaczymy, co nam się uda. Ja mam niebieski samochód, co ciekawe. Nie wolno się zatrzymać, oczywiście... Oj. Ale mi się wydaje, że w ogóle był false start. Niby jeszcze mówiłeś, to można to tak podciągnąć w pewnym sensie. Nie no, jedziemy widzowie, zobaczymy, co się uda. I skoczmy jeszcze raz. Dobra, mamy 60 punktów. Jest okej, okay. Ja tak jak mówię, na kolejnych planszach tym razy 2 oraz z minusami. Odradzamy się, lecimy na skok numer 3 i w skoku numer 3 muszę co najmniej trafić 60. Co najmniej, żeby być jako pierwszy, ale w sumie powiem wam, że też drugie miejsce mi odpowiada, bo ja lubię tą strzelbę. Także wsiadam do samochodu i zobaczmy, jak to będzie. Nakierujmy się i jedzie. Ups.
Ewela, papierka i nożyce. Też masz 60? Także widzowie, robimy papierka i nożyce, Ewela tu widzicie z boku, także Ewela, 3, 4. Co dasz? Nożyce? Ja dałem papier, dobra, mam trzecie miejsce, także ja zabieram swój lot. Duża potka, która się nie kończy oraz najgorsza strzelba z możliwych. Bardzo dziękuję. Ja tutaj zabieram swoje miejsce i tak szczerze myślałam, że będę w każdej rundzie ostatnia, a tutaj drugie miejsce. Ja jakimś cudem mam złote, więc biorę złote i małą potkę. To jest, przepraszam, mityczna, nie złote. O, ja ci kręcę. No mamy przegwizdane. Idziemy na tor numer 2. I tor numer 2 jest dużo cięższy. Słuchajcie, w ogóle widzowie, jak macie pomysł, czym byśmy mogli skakać, piszcie w komentarzach. I tutaj po pierwsze trzeba będzie, możecie wejść sobie na tą skocznię teraz zobaczyć. Trzeba będzie się w niektórych miejscach albo, no nie wiem, dobrze zastanowić, albo zatrzymać. Tutaj załóżmy, że będzie można się zatrzymać. Mamy też takie blokady i na samym końcu też są blokady, więc zobaczcie sobie na to, jak wam się skocznia podoba. Ja myślę, że nie dojadę nawet do samego dołu, tylko tutaj spadnę gdzieś w trakcie. Jest elegancka, tak bym powiedział. Okej, w takim razie zakrzak rozpoczyna. Zapraszamy, tutaj samochody już są rozgrzane. Jeszcze ja w międzyczasie pokażę, co mamy za pierwsze miejsce. Mamy Skara z papryką, mamy MK z pizzą za drugie miejsce i Szary Fama z balonem. To chyba dla mnie. Ej, ale balony są spoko. Ja bym chciał balony. To ja w tym meczu, w tej rundzie spadam 3 razy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Najpierw to ja muszę sobie wyjechać i nie spaść. I lecimy od razu na sprincie. Ole, poleciało mi się trochę za daleko. 0 punktów. Ty nie dojechałeś do tego, do wyskoku. Ja w ogóle się w połowie tego wybiłem. Jakoś nie wiem, co tam się nawet stało. Nie mam pojęcia. Bo tam jest takie deseczki krótkie są i trzeba je ominąć. Albo to jest taktyka na wpadnięcie na 100 punktów. Bo ja tam dobrze leciałem, ale jakbym się nie odbił, to może by coś z tego jeszcze wyszło. Na 200 punktów, bo w środku jest 200. Na 200, właśnie, na 200. Próba numer 2. Ja lecę od razu na pełnym sprincie i... O, to sobie zaleciałem, zaleciałem, drugi raz 0. Balony będą twoje, ja już tutaj je zapakuję do paczuszki, specjalnie dla ciebie. On to specjalnie robi, bo są te balony. No właśnie, problem w tym, że nie robię specjalnie, a nic mi nie wychodzi, co jest grane. Słuchajcie, jak teraz spadnę za 0 punktów, to jestem w tym najgorszy, ale teraz nie spadnę, bo teraz mam dobrą taktykę, żeby, no patrzcie na to, no to tak nie powinno być, żeby wyskoczyć podwójnym skokiem. Za 0. Nie, jak wy zdobędziecie jakieś punkty, to jesteście mistrzami. Mam szansę teraz. Ja myślałam naprawdę, że w każdej rundzie będę ostatnia, no bo wiecie, ja rzadko gram, ale teraz się postaram. Tylko ja nie mogę ogarnąć tego sterowania, ale patrzcie się, ja pojadę tak, powolutku. Można się zatrzymywać, tak? Tak, można się zatrzymywać, ale w miarę tam jedzie, Wela. Kurde, ja wypadnę. Czekajcie, czekajcie. To nie takie proste właśnie, jak się wydaje na tym drugim torze. No, uwaga, tak dobra, między 40. 40 a 50. Ej, to jest mega ciężkie. Dobra, idziemy teraz na kozaka, patrzcie się. Dobra, nie na kozaka, muszę tutaj wycofać, ale patrzcie się, o! No i to, no i co to było? To był skok na kozaka, kozacki skok, ale nie w to miejsce zatrzęło. Ja wam powiem, że dobrze się to ogląda z góry. Ewela, dawaj jeszcze trzeci skok, bo ja tutaj chcę to pooglądać. Ja teraz pojadę powolutku jak babcia. Jak babcia teraz, nie na kozaka, tylko jak babcia. I dobra, jedziemy tutaj powolutku, powolutku. Kręcamy w prawo, kierunkowskaz w prawo. Ej, dobrze, dobrze! Dobra, i teraz tutaj patrzcie się. Czekajcie, muszę koło nakręcić, dobra, i... Stop, 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 stop! No i po co dam gazu? Kurczę! No właśnie, ten podwójny skok jest mega zdradliwy, bo ja też w pierwszym skoku jakby nie leciałem źle, wziąłem podwójny skok i mnie wystrzeliło w ogóle za mapę. Okej, teraz moja kolej. Odradzam sobie tutaj samochody i zrobię w ten sposób, że po prostu jadę przed siebie i gdzieś ta... Oj, myślałem, że mi się uda. I gdzieś tam po prostu wyskoczę, czekajcie. Jak on to zrobił, Skubeń? Prawie. Ogółem te samochody są bardzo szybkie, no nie? Więc ciężko tam zareagować w dobrym momencie. I też ciężko wjechać pomiędzy te... łojajku, patyki. Dobra. Ej, tutaj... Śmiali się ze mnie. Kto to budował? Kto to budował? O! Dobra, 70. Wow. Myślałam, że 200, tak to z góry wyglądało, jakby 200 było. Okej, widzowie, mam już bardzo dużo punktów, teraz zrobimy coś ciekawego. Patrzcie się na to. Uwaga. Myślałem, że ogram tutaj wszystko, a okazało się, że nie. Dobra, Zakrzak, zapraszamy po twoje bronie. Czekajcie, ja byłem ostatni. Tak, 3 razy spadłem, czyli bierzemy szarego Famasa i niebieskie balony. Ja znowu mam drugie miejsce i tutaj mam niebieską M-kę i pizzę. Mi tym razem udało się, tylko nie wiem, czy to jest legendarny, czy... Dobra, mityczny Skar oraz papryka. Ja w sumie sobie ją już zjem. Zapraszam na rundę numer 3 i widzowie, to będzie najcięższa runda. To jest największa skocznia, najwięcej tutaj jest przeszkód, jak możecie zobaczyć. Tutaj, jak widać, mamy
mamy zbudowaną jakąś wioskę. Jakąś wioskę, to taką, nie wiem, jaką, drewnianą tubylcą. Ej, tam pewnie w środku siedzą boty i będą wychodzili na nas, tak mi się wydaje. Rafał nas tutaj będzie trollował w tej rundzie. To jest dobry pomysł, żeby właśnie pododawać różne takie ruchome elementy, ale to na kolejne odcinki. Jak możecie zobaczyć, tutaj na tej planszy mamy razy 10 punkty. Oczywiście musimy wlecieć dokładnie w tą kropkę. Tam wcześniej mieliśmy razy 2, ale nikomu się nie udało. Mamy minus 100, w sensie jeśli będziemy mieli na przykład 60, no to przejdzie na minus 40, a na samym środku mamy aż 300 punktów. Także tutaj każdy skok może odwrócić pierwsze miejsce. Można z ostatnim skokiem wygrać. No i tutaj zobaczcie, jakie mamy bronie. Za pierwsze miejsce mamy tutaj snajpę. Trzecie miejsce, zobaczymy, czy będzie znowu za krzaka. I na drugim miejscu mamy USPK. Ale co ciekawe, są to egzotyki, także będzie się działo. Ja tutaj teraz celuję po USPK, bo z tych wszystkich rzeczy najbardziej go lubię. Bez przedłużania wsiadamy do pierwszego samochodu i ja tam na dole widziałem, że mamy razy 10, więc fajnie byłoby tam wcelować. Jedziemy sobie lewą stroną, na spokojnie. Wow, 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 to nie było zbyt spokojne. I teraz hyc do boku. Ja nie wiem, to za mocno wybiło, ja nie na tą planszę spadłem w ogóle. Ale ładnie odleciałeś w lewą stronę, dobre to było. Zróbmy teraz tak, że ja siedzę na samochodzie, Zakrzak, dawaj. Siedzę na samochodzie i może ci jakoś pomogę w tym. Ty, ciekawe, czy to się uda, zobaczymy, ale raczej się uda. No to lecimy, próba jest dosłownie ta sama, w razy 10. O, ale obijam się po ścianach. Wyskakujemy, Rafa gdzieś tam w ogóle został, a ja wleciałem na 50. Widać, że Zakrzak tutaj się stara i walczy o tego USPK, on chce tego USPK. Taki jest dokładnie plan. Jako że dwa razy lewą stroną nie wyszło mi najlepiej, to teraz postaram się pojechać w prawo. Okej, to sobie pojechałem w prawo. Także przechodzimy teraz do moich skoków. Teraz mi się wydaje, że będą najciekawsze skoki i tu będzie się najwięcej działo, ponieważ ja pojadę 5 na godzinę. Ja nie wiem, jak oni to robią, że oni tak... O, dobra, teraz... Mi idzie już lepiej, że oni tak jakby, nie wiem, mają taką mniejszą klawiaturę, to nie jest możliwe, ale nie wiem, u nich to jakoś... Dobra, i patrzcie się teraz, teraz pro... Nie! O, dobra, i prosto! Nie, o nie! Czy wy to widzicie, co ja tu robię? Tak, ja to widzę bardzo dokładnie, ty, ale ładnie! Ła, no, 40! Ale 40, a, przepraszam, myślałem, że razy 10, ale nie. Samochód numer 2 i patrzcie, jadę teraz tak. O, to się nie da? O, patrzcie się, to powinno skręcać teraz w prawo, czemu nie skręca? Ostatnia moja próba, Zakrzak mówił, że on jeździ lewą stroną i mu nie idzie, więc ja też pojadę teraz prawą, ale on tu spadł, więc powolutku, powolutku. I patrzcie, i teraz cały czas prosto. Prawie minus 100, ale 50, mam nadzieję, że nie dotknęłam tego minus 100. Nie, ja patrzyłem z góry, było wszystko w porządku. Czyli Ewela jest pierwsza, ja drugi, Rafa, żeby pobić Ewelę, to musisz stówę zrobić. Ja tak szczerze bym wolała drugie miejsce, także też teraz trzymam kciuki za Rafa, żeby już zdobył pierwsze, bo ja nie chcę tej snajpy. Dobra, czyli robimy tak, żeby Ewela dostała... Wow, jak się wybroniłem! 70. O. Ej, nice! Wsiadamy, drugi skok, no i robimy znowu to samo. W sensie chciałbym, albo może tu, może jakby to... Ale czekajcie, no jakbym tam może... Tak tą dychę zahaczyłeś kołami. Wsiadam do środka, jadę w prawo tutaj, jadę w lewo, podskakuję i 30. Okej, czyli znowu jestem ostatni, no to dobrze mi dzisiaj idzie. To zabieraj broń. Tak, bierzemy, ja mam rewolwer, jastrząb i granaty dymne, smoki. Ja mam tutaj cichego USPK i co to jest? To jakaś bomba cieni. Ja odbieram tutaj sobie snajpereczkę i czepiaki. Teraz pytanie, co to by było lepiej wziąć? Ja może tego shotguna nie wezmę. I słuchajcie, teraz kto pierwszy zrobi 7 fragów, wygrywa. Zapraszam was na planszę i tutaj w każdym rogu, widzowie, wy jak również będziecie grali na tej mapie, w każdym rogu macie tutaj zapamiętywacz, więc jeśli chcecie zagrać na tej mapie, czytajcie opis, bo tam macie wszystko na ten temat. Gotowi do startu, start, jedziemy. Ej, zobaczcie, Rafał ma snajpę, także musimy tutaj... Czepiak. Słuchajcie, to będzie największa zadyma, bo mamy nieograniczone rzeczy, więc ja tutaj nie dam podejść pod siebie. Ja robię dosłownie zadymę, bo zadymiam całą mapę. Dzień dobry, mamy Ewelę, mam pierwszego killa. Serio? Ja się nic nie odzywam, bo ja tutaj skupiony nie jestem szczepiakami w sumie. Ja się tutaj widzę na termowizji. Dzień dobry. Nie, Zakrzak mi w tyłek strzelił czepiakiem. To akurat ja byłem. A to ty masz czepiaki. Ej, te czepiaki, powiem wam, że są chyba najbardziej OP rzeczą, które można było dostać, naprawdę. Dawaj go, Ewela, dawaj go. Ty czepiakiem w czoło dostałem, co jest grane? O co tu chodzi? No, czepiaki są chyba najlepsze. Nie, dostałam, Rafał! Rafał u nas czepiaka
sami porobi. Ej, ja mam taki problem, że ja się zgubiłem w środku budowli, ale mam nadzieję, że zaraz znajdę wyjście. Zakrzak, teamujemy się, idziemy na Rafała. No ja myślę, że to jest bardzo dobry plan, tylko ja serio się... Co? Okej, wracamy się tak jak przyszedłem. Rafał stoi na tym jednym budynku i tymi czepiakami spamuje. Zostaj! Ta pompa jest okropna. Ja dalej biegnę, wracając. Gdzie ty, Zakrzak, jesteś? No ja właśnie wszedłem tutaj do środka, ale już udało mi się wyjść i idę zapolować, jak kogoś znajdę. Zostawcie mnie w spokoju, dobra? O! Czy to jest Rafa? Nie, to Ewela, dzień dobry. Nie mogłam ci zlokalizować, nie masz taki skin, że akurat tak się wtapia w tą cegłę, bo jesteś taki żółty. Co ciekawe, w ogóle Rafa mnie trafił dwoma właśnie czepiakami i mnie dokończył z tyłu. Ej, muszę zrobić jakiegoś chociaż jednego killa, nie zabijajcie mnie, okej? Okay? Ja tu na Zakrzaka poluję. Ja robię dymy niezłe i bitka w dymie. Ej, człowieku, nic nie widzę teraz, po co ja to zadymiłem? Jestem ciekawy, jak blisko siebie jesteśmy. Może my w ogóle zderzamy się teraz głowami. Ja się nie ruszam. Gdzie jesteście, chłopaki? Dobra, zraktowałam. Wow. Dzień dobry. Sioinka. A nie, Zakrzak, zostaw mnie, proszę, zostaw. Ej, ale to ty do mnie strzelałaś, halo. Co jest? Ewelina, chronię cię, dawaj go. Jest, mam jednego killa. O, widzę tutaj pana taksówkarza. Siemaneczko, dwa razy. Rafał, będzie mój, będzie mój, będzie mój. Dawać go. Nie. Jest. O nie. Jest. Ej, to był podwójny kill, ale czy mi się wydaje, czy jakby ty, Rafa, rzuciłeś w Ewelę czepiakiem i Ewela podeszła i to wybuchło? Tak, nie, ja dokładnie. Ja Rafała, a czepiak dopiero mnie później. Ej, stało się właśnie to samo. Zginąłeś od czepiaka z mojej głowy. Uciekamy! O nie! Jestem jednorożcem. Już nie. Kurde, nie widzę cię. A, akurat mam nie wiem. O, człowieku! No i po mnie. O nie, o nie! Nie! Czekajcie, czy Rafie przypadkiem nie brakuje jednego killa, żeby wygrał? No chyba brakuje. To ja siedzę w dziurze i się nie pokazuję. Ja tutaj zachodzę na spokojnie, na spokojnie, na spokojnie. Idę z tobą, widzę cię, to idę z tobą. Co już? Dostał 40. Gdzie on jest? Hello, nie, ja zginę. Nie wierzę w to. Rafał wygrywa! GG, Rafał! Także widzowie, wpadajcie na te odcinki, zostawiajcie łapy, subskrybujcie kanał Kod Ewela i jak chcecie zagrać na tej mapie, czytajcie opis. Trzymajcie się, na razie, piona! Na razie! Piona!